Otwieram drugą sesję Rady Miejskiej w Bytowie siódmej kadencji. Ale apel mieszkańców Świątkowa, no bo jest naprawdę przy drodze wojewódzkiej tutaj, nie ma ani poboczy, okres zimowy się zbliża, nie wiem czy będą chcieli budować chodnik czy nie, albo poszerzyć jakoś po te pobocze. Naprawdę jest tam niebezpiecznie, to i również dotyczy tutaj Pomysk. Już kilka razy o tym było mówione. Także mój apel taki, zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby jakieś podjęte zostały wreszcie działania, no bo już mówimy który raz z kolei o tym, a niebezpieczeństwo czyha. Także teraz jak przyjdzie okres zimowy, odśnieżą drogi, naprawdę społeczeństwo nie ma którędy iść i jeszcze tym bardziej mieszka pani z niepełnosprawnym dzieckiem, która codziennie tutaj na rehabilitację dochodzi do Bytowa. Także jest to naprawdę nieprzyjemny odcinek drogi, który należałoby uporządkować. Drugą sprawę to mam tutaj na myśli, będziemy podejmować uchwałę o zwrot kosztów podróży i diet dla radnych i przewodniczących. Ja pytałem w poprzedniej kadencji również o zwrot należności takich, czy by przysługiwało sołtysom, jeżeli jadą na jakieś szkolenia. I pytałem również, czy jest to prawnie. Jeżeli jest to prawnie, to no, prosiłbym również zająć się tą sprawą i również jakieś środki przeznaczyć na ten cel, bo spotkań jest naprawdę dużo. Przysyłają, a to trzeba jechać za własne środki. I to jest mój taki apel. Jeżeli jest to możliwe prawnie, również bym prosił o to, żeby burmistrz taką uchwałę wprowadził na następną sesję. Dziękuję bardzo. W parku podcmentarnym przy ulicy Miłej i Pochyły. Obiecano mi, że ten temat zostanie rozpatrzony, a to jedno drzewo brzozowe, które najbardziej zagraża niebezpieczeństwu dla osób chodzących tą alejką, że zostanie usunięte. To drzewo zostało po mojej interwencji, inne drzewa ponumerowane, a te drzewo oznakowano numerem 6. Jest bardzo w złym stanie, jest murszlałe, a wyrosło na nim około 30 chub drzewnych, a przechodzi tam dużo osób codziennie i matki również z dzieckiem z osiedla Gdańska Zwycięstwa, a przede wszystkim z ulicy Bursztynowej. Czemu tędy chodzą? Bo chcąc iść ulicą Pochyłą, jest tam przebężenie samochody, jest ruch samochodowy i w związku z tym przechodzą tą alejką pod cmentarną. Jeszcze raz podkreślam, że to drzewo stwarza duże zagrożenie, a zwłaszcza, jak mówię, dla osób tędy chodzących. Alejka ta jest wykorzystywana również i przez osoby spacerujące. Zbliża się zima. Będą mrozy, a mokry śnieg przykryje te drzewa, te konary drzew, których już tam bardzo dużo tych gałęzi suchych nie ma, już opadły same od starości i zagraża to naprawdę niebezpieczeństwo. I to niezwłocznie trzeba to zrobić, żeby nie było jakiegoś niebezpieczeństwa. To jest naprawdę poważna sprawa. Jeszcze chętni? Proszę bardzo. Jedna zupełnie świeża sprawa. Dostałem tutaj taką informację, że na ulicy Jana Pawła II, skręcając z ulicy 1 Maja, zaraz budynek po lewej stronie przed parkingiem, spada tam jakaś elewacja, cegły, gruz, gdzieś tam z poddasza. No i moja tutaj, nazwijmy to, informatorka prosi o to, żeby zabezpieczyć tam to miejsce. To jest jedna sprawa, ta świeżutka. A teraz tak, jeżeli chodzi o mój tutaj z mojego okręgu, mieszkańcy Ząbinowic już raz zwracali się tutaj do państwa z prośbą o to, aby w centrum tej wsi, gdzie jest świetlica, gdzie jest ta strefa takiego ścisłego zamieszkania, o wstawienie właśnie znaku strefa zamieszkania. Byłem tam, obejrzałem, rozmawiałem z ludźmi, no i myślę, że jest to zasadne. W związku z tym składam taki wniosek, aby skierować odpowiednie pismo do tej komisji, która się zajmuje drogownictwem, aby to rozpatrzyła. Mało tego, podobno kiedyś ta sprawa była już tam rozpatrywana, i mieszkańcy, te osoby, mówimy tutaj cały czas o tych osobach, które gdzieś tam na pewno, bo tam była zrobiona lista, mają nawet żal o to do tej komisji,
że rozpatruje te wnioski bez ich udziału. Myślę, że każdy wniosek powinien być rozpatrywany z udziałem wnioskodawcy, bo być może, że jeszcze ma coś do powiedzenia, nie przelał tego wszystkiego na papier. Dziękuję bardzo, proszę. Rafał. Ja mam prośbę do burmistrza Krawęczyńskiego o przysłanie wyników badań analizy gruntowej przy ulicy Brzozowej. Tych wykonanych teraz, jak i tych wykonanych w trakcie budowy skateparku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Prędzej się zgłosi, proszę. Ja mam takie pytanie do burmistrza, bo tam już pan Wyczk też temat poruszył chodników przy drogach. Mi chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej 212 w kierunku Chojnic. Tam dokumentacja już była zrobiona. Co dalej z tą dokumentacją? Chciałem się dowiedzieć i czy jest szansa, że zarząd województwa zrealizuje ten projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Tomasz. Interwencja powinna dotyczyć jakiejś szerszej sprawy. Ja chciałem właśnie taką zgłosić. Dotyczy to spowalniacza umiejscowionego na ulicy Stryprykowskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Cichą. Chodzi o to, że ten spowalniacz jest uszkodzony, jest dziurawy, jest dość wysoki i zamiast poprawić to bezpieczeństwo, to zagraża to bezpieczeństwo, jest zniszczony i dziurawy. Jakiś czas temu Zarząd Dróg Powiatowych chyba postawił tam znak 30 na godzinę. Nawet jadąc taką prędkością, jest to problem. Prośba do burmistrza o wystąpienie Zarządu Dróg Powiatowych z pismem o poprawienie czy wyremontowanie tego spowalniacza. Tam przy okazji, nie wiem czy to jest takie zadanie dość pilne, natomiast przy okazji tam warto zwrócić uwagę również na pokruszone krawężniki i chodnik na wysokości tego spowalniacza. Jest też dziurawy i pokruszony, czyli może spowalniać w pierwszej kolejności, natomiast chodnik i krawężniki myślę, że na wiosnę to byłoby dobrze, gdyby było wykonane. Dziękuję. Urząd Miejski. Od przyszłego roku po zmianach, kiedy będziemy działać jako jednostka budżetowa, będziemy świadczyć również usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zostały wytypowane i tutaj na mocy decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie. Także to jest nasza główna działalność i dzięki temu też pozwala nam utrzymać płynność finansową. Oprócz tego naszym statutowym, czyli tym najważniejszym zadaniem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób, które mają problemy też społeczne i zawodowe, przede wszystkim ze znalezieniem zatrudnienia, z utrzymaniem tego zatrudnienia i realizujemy to przede wszystkim dzięki środkom unijnym, czyli środkom zewnętrznym. Także dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chcę tylko dopytać, czy dzięki tej działalności usługowej i handlowej, czy macie Państwo dodatkowe przychody z tego tytułu? Jeśli tak, to jakie to są kwoty? Znaczy to są, w tym roku to było, tutaj przedstawić konkretne kwoty, w tym roku jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni to jest 15 600 złotych. No w tym roku usług opiekuńczych nie było, tak? Także tu tej kwestii nie ma. A w przyszłym roku to w budżecie państwa tutaj też było omówione, jest zaplanowana kwota na świadczenie usług opiekuńczych 120 tysięcy. Także. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę Państwa, w uchwale Rady Miejskiej z 2006 roku w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych w stosunku do przewodniczącego wpisano, te czynności będzie podejmował zastępca Rafał Gierszewski i zastępca Barbara Kosmowska, było w kolejności ustalone. W związku z tym, że jest zmiana w prezydium, też proponujemy, żeby wprowadzić tutaj zmianę w tej uchwale, ale chcemy zaproponować Państwu taką zmianę, która będzie ponadkadencyjna, czyli że te czynności dokonywał będzie pierwszy, dokonuje starszy wiekiem wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności kolejny wiceprzewodniczący Rady. Więcej zmian w uchwale nie proponujemy. Przystępujemy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Bytowie. Kto jest z Państwa za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie ma nikogo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie projekt uchwały.